Materiał nagrany dzięki życzliwości EA Game Changers. Hej, hej, kochani, witam was bardzo serdecznie, Cieplusio, w luźnym odcinku, w sumie to takiej miniserii pierwszych wrażeń z najnowszego dodatku do The Sims 4 Zostań Gwiazdą. A co nas czeka? Sięgnij po sławę. Marzenia o sławie są teraz na wyciągnięcie ręki twoich simów. Mogą sięgnąć po status gwiazdy w swoim fachu lub zyskać rozgłos dzięki nowej ścieżce kariery. Pozwól im ogrzać się w blasku fleszy, jeśli wybiorą aktorstwo lub nadawać na żywo jako youtuber, jako influencer. Odegraj swoją rolę. Wyreżyseruj wspaniałą karierę aktorską swojego sima. Pomóż mu wybić się dzięki reklamie albo zdobyć dla niego rolę w serialu telewizyjnym. Bądź szychą. Wkrocz do Del Sol Valley, nowego świata pełnego przepychu i splendoru, gdzie na twoich simów czeka sława. Zacznij w skromnym lokum w Mirage Park albo zapracuj na dom na wzgórzach w The Pinnacles. Prowadź wystawne życie. Osiągając szczyt sławy, sim zyskuje różne bonusy, takie jak możliwość dekorowania domu pozłacanymi meblami albo postawienia na środku salonu osobliwego obiektu, który ma być hołdem złożonym własnej próżności, tak? Bo jak żeby inaczej? Okej, widzę, że jesteśmy w trakcie jakiegoś wyzwania pozytywności. Do zebrania są jakieś plakaty motywacyjne z ogromnym ładunkiem pozytywnej energii. Okej, ale myślę, że tym na razie nie będziemy się zajmować. Ekran startowy wygląda rewelacyjnie. Myślę, że pominiemy sobie prezentację każdego jednego elementu kasy z osobna i przejdziemy sobie od razu do rozgrywki, czyli tego, co najbardziej interesujące, bo ja chcę już poczuć się jak gwiazda filmowa, a przyglądanie fatałaszków nawet najbardziej fikuśnych mi w tym nie pomoże. Ciuchy i przedmioty zobaczymy sobie już w samej rozgrywce. A ja, moi kochani, zabieram was dzisiaj ze sobą do świata trzech bardzo wyjątkowych sióstr, wyjątkowych na swój sposób. Trzy siostry, Lola, Nola i Pola Celebryś, pieszczotliwie nazywanych celebrysiami. Pierwsza w szeregu ustawia się najmłodsza z sióstr, czyli Lola. Najstarsza z tej grupy to Nola Celebryś, ale może zaczniemy od początku, żeby nie było zamieszania, więc zaczynamy od pierwszej Loli, prawdziwej fashionistki. Jej największym marzeniem od dzieciństwa było zostać stylistką gwiazd i celebrytów. Ma też za sobą szkołę krawiecką i wizażu, ukończyła przyspieszony kurs makijażu. I czuję, że jest gotowa podbić Del Sol Valley, simowe miasto przypominające Los Angeles i Hollywood, czyli miasto aniołów. Ona dostała ode mnie tę najnowszą aspirację, gwiazda światowej sławy. Ona pojawiła się w zakładce popularności. Jest też simką lekko niezdarną, ale też towarzyską i kreatywną. Jeżeli chodzi o jej stroje, to oczywiście simki starałam się ubrać w elementy, które doszły z tego najnowszego dodatku. Niestety nie udało mi się to zrobić w każdej kategorii ze strojów, bo na przykład nie pojawił się żaden strój kąpielowy, nad czym ubolewam. Z piżamkami też musiałam troszeczkę kombinować, więc na przykład te spodnie nie doszły z tego w tym dodatku, czy też te właśnie kapciuszki, króliczki, ale starałam się jak mogłam. Wiecie, nad czym ubolewam? Myślałam, że w tym dodatku pojawi się wiele takich strojów, które będą dawały efekt takiego wow, takiego wawawum, jestem celebrytką, jestem gwiazdą, patrzcie na mnie. Natomiast te stroje są dosyć takie normalne i stonowane. Wydawało mi się, że będzie więcej takiego przepychu, futer, eleganckiej biżuterii. No ale nic, przechodzimy już do kolejnej sióstr, czyli Noli Celebryś. Ona dostała ode mnie aspirację chęcia zostania mistrzynią aktorstwa, ale od początku, krótka jej historia. Nola, gdy miała 3 latka, została adoptowana przez rodziców Loli i Poli, które są tak by the way biologicznymi siostrami. Jej prawdziwe imię to Noel, ale wszyscy wołają na nią właśnie Nola. Nola jako najstarsza z sióstr jest też bardziej taka, wiecie, poważna, doświadczona przez życie, jest lekką snobką, nie chce się angażować, bo myśli o rozwoju swojej kariery, no i jest też przez to ambitna. No i tak jak wspominałam, jest doświadczona przez życie, jest ambitniejsza, jeżeli chodzi o plany na przyszłość. Nola, będąc snobką, pragnie światła reflektorów i fleszy aparatów, gry na scenie i zapisania się na wieczność na kartach kinematografii. Chce pojawiać się na ekranach kin i telewizorów obecnym i przyszłym pokoleniom. Jednym słowem, chce być mistrzynią aktorstwa i przyszłą gwiazdą. Tak prezentują się jej stroje. Z piżamą też musiałam kombinować. Ten t-shirt właśnie doszedł z najnowszym dodatkiem, spodnie już nie. Doszło też bardzo dużo fajnych sukienek, między innymi ta. I ta chyba jest moją ulubioną, z tym złotym pasem.
Brakuje mi futer. Nie wiem, dlaczego uparłam się i myślałam, że w tym dodatku dojdą futra, masę takiej dającej po oczach biżuterii. No ale co, poza zegarkiem nie doszła szczególnie żadna biżuteria i jakimś tam zestawem naszyjnik i kolczyki. Doszły też przeróżne blizny, myślę, że to ze względu na karierę aktorską, złote zęby, ale tego nie będę wam już pokazywać. Przechodzimy do last but not least Pola Celebrys, w jakim ona plasuje się w środku tej trójki. Ona chce być bajecznie bogata, myśli o mamonie. Jest przez to też materialistką, lubi tańczyć. No i dałam jej, słuchajcie, tę cechę, jedyną cechę, która doszła z tym dodatkiem, a jest to zadufana w sobie. Ci simowie chcą słuchać tylko o sobie, zabiegają o komplementy, otrzymywanie prezentów bardziej ich ekscytuje, a kiedy poświęca im się zbyt mało uwagi, robią się spięci. Uwielbiają, kiedy światło reflektorów jest skierowane w ich stronę, przecież wszyscy powinni ich kochać tak, jak oni kochają siebie. Prawda? Ja myślę. No więc Pola Celebrys wiekiem plasuje się w środku tej trójki, tak jak mówiłam, idąc śladem swoich ambitnych sióstr, które chcą odnieść sukcesy w swoich, wiecie, tych karierach zawodowych. Pola postanawia nie być gorsza, nie mając jakichś takich szczególnych talentów, poza zamiłowaniem do muzyki i śpiewu, co między nami mówiąc nie wychodzi jej najlepiej, ale nie będziemy jej tego mówić, żeby się nie załamała. No więc, słuchajcie, ona zapisuje się na lekcje śpiewu i gry na gitarze, by odnieść sukces jako piosenkarka, DJ-ka, miksolożka, influencerka i youtuberka, także ona będzie spełniała wiele ról. Głównie chodzi o to, by być znana z tego, że jest znana. Nie chce być gorsza od swoich dwóch ciekawych świata i ambitnych sióstr. Odważnych sióstr, dlatego też postanawia do nich dołączyć. Z tą piżamką też miałam problem, więc dałam jej ten taki sweterek z dodatku, będzie udawał piżamkę. Jeżeli dziwi was fakt, że ona ma tutaj inny kolor oczu niż przy stroju codziennym, to dlatego, że jej naturalny kolor oczu to kolor piwny, natomiast przy tym pierwszym stroju to są kontakty. Wiecie, chcę być ładniejsza, chcę się lepiej prezentować przed kamerą. No i tak jak wspominałam, doszło wiele bardzo ciekawych sukienek. Pola jest takim moim jednorożcem, dziewczyną tęczową, pastelową, więc starałam się właśnie tak ją przebrać. Stroje na dni ciepłe i zimne nie doszły, więc musiałam improwizować. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o prezentację moich simek, które wezmą udział w tej miniserii. Podejrzewam, że wypuszczę, nie wiem, ze 4, 5, może 6 odcinków, zobaczymy. Postaram się też, by te odcinki nie były zbyt długie, żebyście nie byli zbytnio znudzeni tą serią. No i słuchajcie, nasze celebrysie wywiało do miasta gwiazd Del Sol Valley, to tutaj będą szukać swojego szczęścia. Jeżeli chodzi o okolice, to ona, tak jak mówiłam, wzorowana jest na Hollywood i Los Angeles, miasta aniołów. Podzielona jest na takie trzy sąsiedztwa. Każdy z nich ma inny motyw i styl. Żałuję, że nie pojawiła się żadna dzielnica gdzieś przy oceanie. Wiecie, że można byłoby zamieszkać na plaży. Pierwsza, The Pinnacles, to odpowiednia okolica dla bogatych i sławnych simów. Dzielnica The Pinnacles może się pochwalić najdroższymi willami w Del Sol Valley. Jeśli chcesz tu zamieszkać, musisz się najpierw dorobić. Tak, wzgórza to jest najbardziej wypaśna dzielnica w okolicy. Kolejna, takie przedmieścia, Mirage Park. Słynie z korzystnych cenowo nieruchomości, a do centrum jest stąd bardzo blisko. No idealne miejsce dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją drogę na szczyt. Jednym słowem, najuboższa część miasta. Do wyboru mamy dwie parcele do zamieszkania. Jedna jest już zamieszkała, więc nic z tego. Wewnętrzny krąg i zielona otchłań. No i last but not least, centrum Starlight Boulevard. Jeśli chodzi o nocne atrakcje, Starlight Boulevard nie ma sobie równych. Do większości ekskluzywnych klubów wstęp mają tylko największe gwiazdy. Idealne miejsce, żeby się pokazać. Każdy, kogo tu spotkasz, jest kimś. Tak, to jest centrum. Znajduje się przy Alei Sław, składa się z 5 parceli publicznych, jak właśnie kluby, jakaś siłownia i park. Na mapie znajduje się też czwarta część okolicy. Jest ona, słuchajcie, ukryta. Można ją odwiedzić, podejmując karierę aktorską. Znajdują się na niej jedynie studia filmowe i to jest właśnie tutaj ta część. Jestem bardzo ciekawa, jak to wszystko będzie wyglądać, bo poza zwiastunem nie mam bladego pojęcia, co nas czeka.
No więc co? Myślę, że zdecydujemy się na tą najtańszą parcelę, nie przedłużając. Tak, chcę wyposażoną, chociaż i tak pewnie ją zrównam z ziemią. Home sweet home! No więc zobaczmy, jak prezentuje się dzielnica, w której zamieszkaliśmy. Moje dziewczyny jakoś nie są pod wrażeniem. Miały nadzieję, że się wprowadzą do jakiegoś wypaśnego mieszkania, a tu nic z tego. Chałupka jest dosyć skromna z tego, co widzę. Na podwórku nie ma praktycznie nic. Ale to, co dla mnie najważniejsze... Zaraz... Ale ja nie widzę, poza tą komódką nie widzę żadnych przedmiotów, które doszły z tym dodatkiem. To smutne. No więc tak czy siak i tak będę musiała ją zrównać z ziemią i postawić coś swojego, wykorzystać jak najwięcej właśnie obiektów, wiecie, budowy, kupna, sprzedaży, która doszła z tym dodatkiem. Które doszły z tym dodatkiem? Boże, już mi się język plącze. Jestem tak pod wrażeniem, obserwuję to wszystko i nie wiem, co mam mówić. Wow, okej, czyli jednak rzeczywiście, mieszkając na przedmieściach najuboższej części miasta... Zamieszkałyśmy w dosyć nieciekawym otoczeniu, bo blisko autostrady. Prezentuje się to naprawdę ładnie, ale wiecie. Powodzenia z zaśnięciem. Super, wygląda pięknie. I rzeczywiście coś na wzór Los Angeles, miasta aniołów. Wow, wielki billboard z wampirem. The best. O, obok nas jest jakiś fajny plac zabaw dla dzieci. Są grille, goryle. Jest dużo takich obiektów i elementów dekoracyjnych. Przez co gra pewnie będzie mi się mega cięła, ale co tam? Jakie murale. Nie no, wygląda super. Jakieś domki. Dopracowane, z krzaczurami. No i te samochody, zobaczcie. Jaki sznur samochodów. Co z tego, kiedy nic z tego. Nie będziemy mogli sobie kupić auta, ani się tym bardziej nim poruszać. Ale te jachty, które są, kurczę, zadokowane, zaparkowane na podwórku. Wow! I te przyczepy, dlaczego oni nas tak kuszą? Chociaż wiecie co? Nawet zabawnie by było zaczynać w takiej przyczepie. Może wybuduję przyczep? Nie, nie przesadzajmy. Niczego nie będę w stanie tam upchnąć. O! Co to, lotnisko? Startuje z autostrady? A nie, po prostu leci tylko tak nisko. Mamy samoloty! No na pewno życie jest tutaj ciekawe. Jakieś bary, stacja paliw. O, wow! Nawet dwie stacje paliw, niebieska i czerwona. I to obok siebie. Muszą walczyć o konkurencję. O, Boziu. Ale nie, wygląda to naprawdę super. Już się nie mogę doczekać, kiedy będę mogła bardziej, wiecie, zagłębić się w temat tej dzielnicy, ogólnie wszystkich dzielnic i całego tego dodatku, bo zapowiada się naprawdę, naprawdę ciekawie. Okej, powracamy już chyba do naszego domku. Nie no. Jachty, jeszcze przyczepy. Wygląda dość ślicznie. Graffiti, murale. Okej, może już nie przedłużając, przejdziemy sobie do naszego domku. Ja zrobię krótkie cięcie, postaram się na szybko coś wybudować, umieścić się w naszym mieszkanku wszystko to, co potrzebuję, aby dziewczyny mogły rozwierać, rozwijać się zawodowo w swoich karierach. O, mój język i mój mózg, dzisiaj ja nie powinnam nagrywać, no więc już nie przedłużając, słyszymy się za momencik. Dla was to będzie momencik, dla mnie pewnie kilka godzin. Słyszymy się za moment. Dla was trwało to zaledwie ułamek sekundy, dla mnie bagatela 6,5 godziny. Ale efekt końcowy prezentuje się właśnie tak. Znowu zaszalałam, zwariowałam. Boże, dlaczego ja zawsze sobie to robię, nie wiem. Ale nie lubię robić nic na pół gwizdka, więc... Jak kocham dekorować, tak nie bardzo lubię budować, więc te moje budynki mogą wyglądać dosyć dziwacznie, ale co to? Naprawdę, uwierzcie, starałam się to zrobić najlepiej, jak umiem, na nic więcej mnie nie stać. Mam nadzieję, że dziewczynom będzie się podobać. Co się dzieje? Pozerka, cecha parceli, dom gwiazdy. Dom gwiazdy, jak sama nazwa wskazuje. Zaraz. Aha, bo ja tej parceli dałam nową cechę, że jest to dom gwiazdy. Ale ja myślałam, że to będzie plus. Jak sama nazwa wskazuje, powinien być zamieszkany przez gwiazdę. Nola, jak myślisz, kto tu mieszka?
Czuję się jako pozerka, bo jeszcze nie jest gwiazdą, ale ja myślałam, że to jest pozytywna cecha. Czy to przez to, że jesteś ambitna, o to chodzi, czy dlatego, że jesteś snopką? Aha, i pojawiła się też bardzo fajna tablica. Tak jak w dodatku z wampirami, mamy nowe umiejętności do odblokowania. Jest to tak zwana tablica sławy i reputacji i w miarę jak Nola zdobywa coraz większą sławę, musi zarządzać jej bonusami i uważać na dziwactwa. Po prawej stronie odblokowuje się zupełnie tak, wiecie, losowo przeróżne dziwactwa. Po lewej stronie mamy właśnie odznaki popularności, to jak będziemy się piąć w naszej karierze i w byciu sławnym, bo sława i reputacja w tej grze to dwie różne rzeczy. Sława to, wiecie, celebryctwo, do czego dąży pola, czyli bycie znanym. Nie chciałam tego kliknąć. Punkty sławy można oczywiście... Ogólnie możemy wyłączyć sobie zdobywanie sławy. Tak, tutaj pojawia się ten napis, plusik taki z gwiazdeczką i sława na zielono. W ten oto sposób zdobywa się popularność. I kiedy będzie się pojawiać taki napisik obok przeróżnych interakcji, to dobrze właśnie w nie kliknąć. Te wszelkie takie widzimisię czy dziwactwa, jak oni to nazywali, odblokowuje się automatycznie, tak jak mówiłam, i wraz ze wzrostem popularności zaczną nas śledzić fani i paparazzi. Na drodze do sławy Simowie mogą teraz stawać się gwiazdami. Istnieje wiele różnych dróg wiodących do sławy, a kolejne otwierają się wraz z rozwijaniem umiejętności i kariery Sima. Okej, wybieramy zawód aktorki. Aktorzy muszą dołączyć do agencji talentów. Reflektory są skierowane na ciebie, a kamery gotowe do sfilmowania. Zbliżenia. Musisz teraz pokazać, że potrafisz tchnąć życie w scenariusz i przekonująco zagrać swoją postać. Medialna wypłata za zlecenie 640 simoleonów. Wakat aktorka niewymieniona w napisach. No super. Okej, musimy teraz zdecydować się na jedną z dostępnych agencji. Agencja aktorska codziennie coś. Twarze naszych aktorów znajdziesz w każdym szerokim ujęciu tłumu, które sfilmowano w tym mieście. Znajdziemy rolę dla ciebie, choćby najmniejszą. Korzyści, więcej przesłuchań do reklam i programów niskobudżetowych. Agencja Personel Przyszłości. Rozważ agencję Personel Przyszłości. Nasi agenci nie mogą się doczekać, żeby wypełnić twój bezproduktywny czas pracą. Włącz powiadomienia i otrzymuj najnowsze ogłoszenia o pracę w sektorze zatrudnienia. Korzyści, ulepszone przypomnienia, zmaksymalizuj czas poświęcony na pracowanie. Każda z tych agencji daje jakieś bonusy. Więc dobrze jest to przemyśleć. Ja zdecyduję się chyba na agencję Personel Przyszłości. Okej. Okay. Później z czasem można nawet organizować meetupy z fanami. Coś dla Poli. Okej. Okay. Ocena przeciętna. Agencja. Zadzwoń i zapytaj, czy są dla ciebie jakieś przesłuchania, bo to jest dosyć istotne. Kowbojskie sztuczki od 155 do 490 simoleonów. Szukamy muzyków gotowych zaprezentować kowbojskie sztuczki najwyższej klasy. Reklama słonych mydlin. Pomóż w filmie Trójgliceryt sprzedać ich najnowszy produkt czyszczący słone mydliny. Drugi poziom charyzmy jest potrzebny, ale już wolę zdecydować się na to, jak na grę na gitarze. W poniedziałek o 9 mamy przesłuchanie, więc musimy się skupić na tym, żeby ona wbiła nam dzisiaj ten drugi poziom charyzmy. Nie powinno być to trudne. Pola, co ty robisz? Ona oczywiście od razu musi dostać się do komputera. Ale nie skończyłam jeszcze tego czytać. Jednym z najdoskonalszych sposobów na zostanie gwiazdą jest podjęcie kariery aktorskiej i zwiększanie umiejętności produkcji medialnej poprzez korzystanie ze stanowiska filmowego i stanowiska produkcji muzycznej. Szukaj interakcji właśnie z oznaczeniem taki plusik, gwiazdka, sława. Każda z nich przybliży cię do zostania supergwiazdą. Udane zdjęcie rzucone w odmęty internetu. Tu Nola zdobywa 12 nowych obserwujących. Mamy ich łącznie 12. No i dołączyliśmy do tej agencji Personel Przyszłości. Twój talent, fizjonomia, wyniki testu na inteligencję i przewidywaną długość życia aktualnie odbywających się przesłuchań. Prosimy o niezwłoczne wypełnienie wszystkich umów, deklaracji, zobowiązań i upoważnień. Bla, bla, bla. Okej. Okay. Przekonamy się o tym, wiecie, tak w biegu, że tak powiem, w życiu. W simowym życiu. Starałam się umeblować ten dom jak największą liczbą elementów z tego dodatku. Między innymi pojawił się też taki gigantyczny telewizor, jedyny jaki doszedł z tym dodatkiem, więc musiałam go umieścić. Co z tego, że będzie nam przysłaniać cały świat? W kuchni nie pojawił się żaden element z tego dodatku, bo też nie dodali żadnych mebli kuchennych. Za to pojawiła się armatura łazienkowa, więc no. Łazienki wszystkie mają takie właśnie elementy.
typowo wypaśne z tego dodatku. Ten pokój będzie należał do Noli. Ukryj się przed wszystkimi. Ona jest mega, mega zawstydzona. Mam nadzieję, że nie umrze z tego tytułu. To jest pokój Poli. Bardzo kolorowy, bo ona lubi... No może nie jest pastelowy, ale uwielbia kolory. Będzie mogła sobie przy tym stole vlogować aż do śmierci. I to łóżko, musimy je jak najszybciej wypróbować, bo wygląda rewelacyjnie. I ten stół do wyprodukowania utworów, stwórz remix utworu, możemy zapisać utwór. Zaczniemy może od rok kalkulatorowy, nie, na elektronikę. Cokolwiek, bylebyś zaczęła coś robić. No i pokój Loli, naszej stylistki, wizażystki, makijażystki, jak zwał, tak zwał. Wszystkie te przedmioty, które znajdują się w jej pokoju, właśnie doszły z tym dodatkiem, łącznie z dywanem, no poza kolorem ścian. To już mój wymysł. Podłogi doszły w tym dodatku, są dosyć ciemne. Okej, teraz przyszedł czas na naszą drogą Lolę, żeby zatrudniła się jako stylistka. I ta kariera zawodowa nie doszła z dodatkiem, tylko z darmową aktualizacją, gdyby ktoś nie wiedział, więc nawet jeżeli nie macie tego dodatku, to możecie właśnie zatrudnić się jako twórczyni stylów. Okej, poprzez rozpoznanie właściwych kolorów, modnych wzorów i niespotykanych połączeń ubrań oraz odpowiedni dobór simów, którzy staną się nośnikami genialnych wizji, twórca stylów może sprawić, że świat nabierze bardziej spójnego charakteru. Ścieżki kariery, dyktatorka trendów i stylistka. Pracujemy od 9 do 17, mamy sobotę i niedzielę wolną. Na razie 18 simolonów na godzinę. Fachowiec od fotołaszku. Brzmi super. Podjęta kariera twórczyni stylów. Zadanie: przeprowadź wywiad z simami. Czy Lola celebryć powinna przyjąć zadanie i rozpocząć karierę? Tak! Mamy przeprowadzić wywiady. Nie wiem, w jakim celu. Będziesz pytała się o trendy? Lola pracuje teraz jako fachowiec od fatałaszku w miejscu Smok S.A. Zaczynamy w poniedziałek o 9. Ona się popłakała, bo psiaka zobaczyła w TV. Jesteś krejzolką. Ale i tak cię kocham. Okej, skoro ty musisz przeprowadzić aż 3 wywiady z simami, to może zaczniemy od sióstr? Może cię pomogą z lekka. Please, Nola, pomóż mi. Wow, jak ona się dziwnie baguje. Chodź tutaj, muszę przeprowadzić z tobą wywiad. Mam nadzieję, że nie będzie trwał długo. O, Pola zdobyła umiejętności produkcji medialnej. Może kontynuować szlifowanie umiejętności produkcji medialnej przez korzystanie ze stanowiska muzycznego. Musiałam zrobić cięcie, bo akurat musiał zadzwonić telefon. God damn it! I nie wiem, co mówiłam. O, God, ja się zabiję. Ale zaliczyło jej! Zaliczyło jej pierwszy wywiad. Rozmawiaj o stroju. Fajna ikonka z taką torebką, okularami. Fajnie to wygląda. No i nasza droga Nola zacznie swoją karierę aktorską od takich, wiecie, no tanich reklam, aż w końcu zasmakuje prawdziwej sławy, grając w wysokobudżetowych filmach. Sam plan zdjęciowy, z tego co się orientuje, będzie się zmieniać wraz z rozwojem naszej kariery. Nawet nieźle jej to idzie. Madryk. I zastanawiam się właśnie, czy zrobić z niej DJ-kę, czy zrobić z niej piosenkarkę. Oto jest pytanie. Będziemy musieli też się skupić na Noli, by ona spełniła wszelkie wymagania przed przesłuchaniem, bo wtedy zwiększy szanse na sukces. Doszły też takie fajne drony, dzięki którym możemy relacjonować na żywo nasze życie, możemy nagrywać filmiki, streamować. Jak to fajnie wygląda! Jejku, jaki on jest sweetaśny! Jak on zezuje! Wiesz co? Weź ćwicz śpiewanie i niech on to nagra. Wrzucimy to w eter. O Jezu. Może lepiej nie. Dlaczego on jest odwrócony? Ej, skieruj swoje gały w moją stronę. Możemy zmienić mu imię. O, trzeba będzie o tym pomyśleć. Coś podejrzewam, że ona straci widzów jeszcze zanim ich zdobędzie. Mi, tak, tylko ty. I nikt inny się więcej nie liczy. Okej, nazwa pliku z filmem. Śpiewaj na głos. Opis z filmikiem. Jęczenie konającej lamy. Bo
tak to właśnie brzmiało. God. Aha, i nie wiem, czy też wiecie, ale z tą aktualizacją ostatnią doszło narzędzie terenu, tak? Możemy teraz się bawić, robić góry, doliny. Jest rewelacyjne. No i też, co jest fajne, możemy też po tej ostatniej aktualizacji w końcu mamy możliwość budowania różnych wysokości fundamentów na jednej i tej samej parceli, więc alleluja, tego mi brakowało. Ja bym chciała, żeby Lola troszeczkę skupiła się też na własnej karierze i potrenowała. Zapomniałam dodać podłogę. W połowie jest betonowa. I'm sorry. Chodź, nie zrobię ci krzywdy, chyba. Jakby co, ukończyłam kurs, więc coś chyba wiem na ten temat. Nie bój się, nie oszpecę cię przed jutrzejszym przesłuchaniem. Chcę zrobić cię na bóstwo! Rozwala mnie, że ona jej pudruje. Nie wiem, co ona robi, ale chyba pudruje, tak, jej włosy. Bosko. Zobaczymy, czy się zmieni. Jaki pryska twarz. Widzę już, że szminka się zmieniła na taką ciemną. Smoky eye jej zrobiła. Widzę też jakiś eyeliner. Nie dawałam jej eyelinera. Blablabla. Ja dzisiaj naprawdę nie potrafię mówić i się wysłowić. To jest tragedia. To jest prawdziwa tragedia, okej. Okay. Wiesz co? Weź skończ transmisję. I tak pewnie te filmiki do niczego się nie nadają. Nie nadają się do tego, żeby je wrzucić w eter. Podziwiaj swoją nową rzecz, badaj trendy, nie. Wiesz co? Bardzo mi się podoba ta interakcja. Obnoś się z bogactwem. Pieniężna mrzawka. Yes, I'm so rich. No nie bardzo, ale może sobie troszeczkę pomarzyć. O, teraz powinnam to nagrywać. Telefon z pliku banknotów. To będzie zabawne. Tak, dzwoń. A to pieniądze pewnie z Monopoly. Na bank. Wywołałam pieniężną mrzawkę. Simolony poszły w ruch, ale tylko niewielka suma. W końcu pieniądze nie rosną na drzewach, prawda? Prawda? Halo, kasa. Pola właśnie udaje, że z pliku banknotów da się zrobić telefon. No co, nie masz aż tylu banknotów? Biedaczysko. Wow. Jaka to jest materialistka. Za to ją kocham. One wszystkie są the best. Okej, chciałabym też wypróbować. Nie wiem, czy zmiana wyglądu nie będzie oznaczała tego, że przeniesie nas do kas. Oby nie! Ale chyba tak będzie. Ups, kliknęłam nie to, co trzeba. No! Please, nie przenoście mnie do kas! Nola, jak się przygląda i sobie myśli, co ona wyczynia? Zrobi z ciebie potwora. Na bank! No nie, przenosi mnie do kas! Musiałam zrobić cięcie. God damn it, ja to jestem udana. Zaproponuj strój albo przebierz się w kostium. Ja bym chciała, żebyś ty zaproponowała strój. Pierwszy lepszy z brzegu, nieważne jaki. Chcę po prostu zobaczyć, jak ją przebierasz. Dlaczego poleciały minusy? Dlaczego wy się kłócicie? W tym czasie Nola będzie ćwiczyła swoje umiejętności aktorskie przed jutrzejszym przesłuchaniem. Oh gosh. Te dziewczyny czuję, że mnie wykończą. Dokąd ty idziesz? Lola, come here. Zaproponuj strój swojej siostrze. Niech będzie nawet i do pływania, wszystko jedno. Zdobyte umiejętności aktorskie. Dzięki nowym umiejętnościom aktorskim Lola może teraz ćwiczyć umiejętności aktorskie przed lustrem albo z mikrofonem. Już to robi przed lustrem. Siusa, chodź. Na ten podest, nie zabij się tylko. W tych szpilkach. No i zobaczymy, co ona zaproponuje. Co ty wyciągnęłaś? Jakieś próbki materiałów? Czy to kolory? No, musiałaś to schować, chciałam zobaczyć. To jakby wyciągnęła ręce. Zaraz jej zemdlają. Jak ją mierzy. Ej, dałaś jej adidasy! Are you crazy? Chyba, że ta pobliska plaża to kamienna plaża. Dlatego dajesz jej buty, ale okej. Okay. Chyba przez to, że one są z modów. Podejrzewam, że właśnie o to chodzi. Wiele modów przestało działać wraz z tą ostatnią aktualizacją i tym dodatkiem. To już w ogóle jest jedna wielka masakra. Więc dobrze wam radzę, żebyście
nie korzystali z modów przez jakiś czas. Na dzisiaj to by było na tyle, moi kochani. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Aha, właśnie, chciałam jeszcze tak na koniec dzisiejszego odcinka z całego serducha podziękować osobie o niku Złota Dziewczyna. Napisz proszę w komentarzu swoje imię, bo wiem, że oglądasz mnie od bardzo dawna, a nie wiem, jak masz na imię. Chciałam Ci podziękować. Jesteś pierwszą osobą, która zdecydowała się zostać sponsorką i wesprzeć mój kanał. To bardzo wiele dla mnie znaczy. Z całego serducha Ci dziękuję. A ja się z Wami żegnam. Do następnego razu. Pa, pa! We'll be right back.